Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Fatal Frame. Okej, jesteśmy na miejscu, wszystko ogarnęliśmy, mam kawcie do popicia, mam, dobrze, nie wypiłem jeszcze, Jezu. Najgorsze co by się mogło teraz zdarzyć, to jakby kawa mi zniknęła. Wtedy bym się zaczął obawiać, że nawiedzenia przyszły do mojego pokoju. Duch, który wypijałby mi kawę, to by był naprawdę upierdliwy duch. Nie tyle straszny, co kurde upierdliwy. Musiałbym zacząć w innym pokoju nagrywać. A co jeśli byłby to duch przywiązany do mnie? Wypijałby mi kawę wszędzie, gdybym się tylko odwrócił. To by była masakra. Dobra, skoro popierdaczyliśmy już głupoty na sam start, możemy się zająć teraz fabułą, prawda? Możemy. To jest taki klasyk, zawsze trzeba troszeczkę rozładować klimat na sam start, chociaż podejrzewam, że na samym starcie nie ma jakokolwiek takiego klimatu skumulowanego, ale próbowałem i chyba się udało generalnie troszeczkę. Tęskniliście za tym pierdaczeniem, nie? Ta gra... O, drzwi zamknięte z drugiej strony. Kurde, zamknięte. Myślałem, że tutaj sobie przejdziemy i pobadamy. Widocznie nie, czyli te korytarze tutaj są niedostępne. That's a shame. Okej, okay, ale jakbym chciał basement jeszcze tutaj jakiś będzie, okej. Okay. A z drugiej strony tutaj jestem w stanie w ogóle wejść? Chyba nie na razie, bo... No nie widzę, tu wszystko jest pozamykane, jest czerwone, więc jakby... Jedyne co możemy to tutaj te pierwsze piętro badać, tak? Chyba tak to wygląda. Tu jest zamknięte, wszędzie jest pozamykane. Jedyne co mogę teraz zrobić... To... pójść tam, gdzie ostatnio się otworzyło. A gdzie się ostatnio otworzyło? Czekaj, bo muszę teraz porozkminiać, gdzie ja ostatnio byłem, a gdzie mnie nie było. Było zamknięte pieczęcią w jednym miejscu i nie dało rady przejść. Tylko teraz, gdzie to było dokładnie? Czy to było tu, czy to było gdzieś tam? Muszę po tych miejscach latać chyba. Albo mogę zrobić inną rzecz. Mogę po prostu obejrzeć swój własny ostatni odcinek i zobaczyć, gdzie to było. I chyba tak w tym momencie zrobię, bo... Jestem trochę w dupie. Słuchajcie, dobra, już pamiętam, gdzie mamy iść. Mamy iść pójść tutaj, ponieważ te drzwi to były w tym miejscu. Do otwarcia, na górze. W sensie tu. I teraz przejdziemy się na górę dzięki temu. Jej, dobra, to już mamy content w takim razie. Dobra, o Jezu, kochany. Ale mi jakoś wyleciało z głowy. A ja nawet nie mam pojęcia czemu. Po prostu jakoś tak nie jestem w stanie pamiętać, czy mi pad wibrował, czy tylko to jest moje jakieś burczenie brzucha. Nie no, jadłem niedawno, więc to chyba pad zawibrował, a może nie? Może mi się coś flaki przesunęły po prostu? Dziwne to było. Albo to był jakiś fantomowy ruch, który odczułem? To jest naprawdę dziwne to co się stało. Albo coś mnie nawiedza faktycznie. Przez tą grę. Nie wiem. Wszystkiego się mogę spodziewać. Dobra, czy będą tu... Nie powinno być tu nowych nawiedzeń, bo nowe nawiedzenia dzieją się tylko wtedy... Znaczy nawiedzenia, duchy! Dzieją się tylko wtedy... Czy ja tutaj wszędzie wszystko zbadałem? Chyba tak, chyba tu wczoraj! Tak, wczoraj. Ostatnio, nie wczoraj. Co to? Halo? To jest... Czy na górze coś gra? Okej... Okay. Well, this is creepy, isn't it? Otworzyłem sobie drzwi, bo pieczęć zeszła, a teraz coś sobie tam siedzi i gra. A jak podejdę, to zniknie? Jak ja nie lubię takich zabiegów ze strony tej gry, dreszcze mnie przeszły. O, podoba mi się to. Kurde, jak ta gra umie to wszystko robić! Dawno tak genialną grę nie grałem. Ja pierdzielę, tu jest klimat po prostu genialny. Naprawdę mam dreszcze przez całe ciało mi przeszły. O, dobra. A mogę tam podejść? Może coś tam mogę zrobić? Nie czuję niczyjej prezencji za tym przesuwanym czymś. Za tym panelem, czy czymś takim. Dobra, to jest nasz jedyny deal w tym momencie. Idziemy tutaj. Pieczęć znikła oczywiście. Ja się kawy napiję w razie, gdybym monitora... Żebym monitora nie upluł. W razie czego. Okej, okay, dobra, wchodzimy. Obawiam się tej gry. Naprawdę się obawiam.
No, podejdź. Cyk! Udało się? Gówno, a nie tam się udało. Nie zdążyłem tu wejść. Fuck! Straciłem punkty. Dammit. No dobra, przeszliśmy sobie tu, a tutaj to było to pomieszczenie. Dobra. Czyli gdzieś tu niedaleko powinien być safe, z tego co widzę. O, powinien. Zobaczymy, czy będzie. Dobra. Mamy dwie rzeczy do zebrania. Tutaj są kawałki papieru różne na starym... na starym stole. Mafuju's note, czyli notatnik Mafuju. Wygląda na to, że te duchy kobiet z wydłubanymi oczami reagują silnie na dźwięki. O kurde, to jest to, co mi powiedzieliście, czyli że jeśli ja odbiegam od tego ducha, to on słyszy moje kroki. Jeżeli będę naprawdę cicho, mogę przejść obok nich bez bycia zauważonym. Czyli jeśli nie będę biegał obok nich, to one w ogóle mnie nie zauważą, na to wychodzi. To jest w sumie ciekawe, ale jak taki duch, czy on wyczuwa moją prezencję, jak jestem naprawdę blisko, czy jak z takim duchem walczyć, teraz się zastanawiam. No bo ja chcę z nimi walczyć, jakby nie było, z racji tego, że punkty. Ale z drugiej strony, jeśli miałbym mało zapasów, to unikanie walki z nimi też nie byłoby głupie. Czyli jak one mają mają wyrwane oczy, reagują na dźwięki, okej. Okay. To brzmi ciekawie. Te samo zamykające się drzwi też są dosyć creepy. Tutaj jest coś świecącego pod dekoracyjną urną. Stone Mirror! Dobra, możemy raz zginąć. Może nie będę aż tak biegał, bo to może faktycznie coś... Tutaj jest jakiś stary... coś? Nie wiem, co to jest. Brazier. Nie mam pojęcia, co to jest brazier. Wstawię wam. Jest tutaj tak dużo kurzu, że nie mogę zobaczyć dna. Małe kimono tutaj wisi. Po rozmiarze wygląda na kimono jakiejś małej dziewczynki. Jest całe takie wypłowiałe. O, wypłowiałe, to jest bardzo fajne. Coś jest świecącego w brazierze. Secret water, okej. Okay. Czego jeszcze tutaj nie mieliśmy? Bo tutaj zbadaliśmy tą urnę. Jest oczywiście świeca. A czy jeszcze jest coś, coś ciekawego? Jest stara urna na z przodu tej zasłony? Czy jak to się nazywa? To takie, co stoi za tą urną. To jest zasłona jakaś? To nie jest zasłona. Screen. No, takie coś. Ja nie znam chyba polskiego słowa na to. Ale tak? Z malunkiem kobiety na tym czymś. Okej, okay. Czuję wibracje pada, ale delikatne. I widzę, że tam trzeba zrobić zdjęcie, bo już ten. Alright, ale co tutaj było? Tutaj było balkon, observatory. Czyli możemy to w zasadzie od razu zbadać, bo to jest mała lokacja. Może jakiś duch będzie do zrobienia zdjęcia. We can do photo here, I guess. Dobra, kiedyś, jak pierwszy raz tutaj byliśmy... Tu coś było do zebrania. Nie tym razem, z tego co widzę. Można też zrobić zdjęcia jakiegoś sensownego. Albo coś. Cokolwiek? Chyba nie. Chyba nic tutaj nie mamy do podniesienia. Chyba, że tutaj coś jest poza moim wzrokiem, mojej kamery. Okej, okay, czyli nie. Czyli ta lokacja w zasadzie się nie zmieniła i nie ma tutaj nic świecącego na podłodze, bo to jest idealne miejsce do umieszczenia czegoś takiego. Nie? Dobra. Spierdzielamy stąd. Halo? Spierdzielamy stąd. To to już mamy przynajmniej zbadane. Dzień dobry. A no to tak. Gdzie ja bym chciał pójść? Najbardziej bym chciał pójść, no bo tutaj byliśmy, tak? Fireplace, czyli tatami room, okej. Okay. Walkway, nie chcę do walkway na razie iść, najbardziej bym chciał pójść w stronę lewą. W stronę lewą, poczekaj chwilę, w lewo. Czyli to by było tutaj, tak? Ja dobrze myślę, to tutaj było? Muszę się upewnić na mapie, bo do końca nie znam topografii tego wszystkiego. Tak, tędy. Tu jest zapis od razu, przynajmniej kiedyś był. Jest także i teraz, więc możemy sobie od razu z tego skorzystać, czemu nie? Na drugim slocie. Demon Tag. O wow, okej. Okay. Czyli mamy tak, Outer Room. Czy tu się coś zmieniło? Bo te pomieszczenia się zmieniają z odcinka na odcinek. To też muszę je dosyć dokładnie zbadać. Tutaj jest coś zawinięte, coś... Jezu, kochany, nie przeczytałem. Jakiś oddech usłyszałem. Tutaj są stare lalki japońskie
w kimonach. Ich kimona są całe wypłowiałe. Śmieszne, ale nie ma tutaj żadnego kurzu na nich. To nie jest śmieszne. Ja bym się zaczął obawiać, wiesz? Czemu ona cały czas patrzy na te... Czekaj, a tutaj jeszcze są jakieś drzwi, albo to coś, co wygląda jak drzwi. Nie wiem, co to jest. Może to są po prostu... Może nie, może to jest czarna tekstura. Uznajmy, że to jest czarna tekstura. Coś jest w środku tej skrzyni. Dobra, to było coś, czego nie używamy, bo nie mamy na razie hajsu, żeby tego używać, a raczej punktów. Ile ja potrzebuję punktów, żeby w ogóle zrobić te bonusowe funkcje? No bo tak, ręcz kosztuje 18 koła, a w zasadzie ręcz nie jest aż taki przydatny, bo już dosyć dobrze mi idzie strzelanie w te duchy, nawet w te zręczne dosyć duchy, więc ja nie wiem, czy by nie zacząć inwestować faktycznie w te bonus function, nie? To by nie było głupie. Dobra, 18 koła na zwalnianie duchów będziemy. Będziemy zwalniać duchy ze stanowiska. Tak naprawdę będziemy po prostu... Dzięki temu będzie mi łatwiej strzelać foty niektórym duchom, okej? Okay? Tak mi się wydaje przynajmniej, że taki jest cel. Okej, okay, otworzyłam to. Czyli mogę tu sobie przejść teraz. No fajnie, ale... W zasadzie po co mi to przejście w tej chwili? W tej chwili to takie średnio przydatne, bo ja już tu byłem. Ale za chwilę się w ogóle wrócimy, ale to za chwilę, bo tutaj już faktycznie było zbadane. Aczkolwiek skrót nie jest zły, tak? Bo tutaj też są jakieś zamknięte drzwi, także warto, warto. Bo myślałem, że podejdę do tego... Tutaj coś było? Nie. Myślałem, że podejdę do tych drzwi i ona po prostu powie, że w sumie nie mogę otworzyć, elo, ale nie. Co mnie zaskoczyło, bo gra zwykle tak działa, że nie mogę tego otworzyć. Elo, siemano, nara. Mamy skrót po prostu do save'a, krótko mówiąc. Najprościej to ujmując jest skrót do save'a, więc jakby ja jestem szczęśliwy, jak najbardziej. Czekaj, nie to miałem nacisnąć. Tutaj nic się nie da już w ogóle ogarnąć? I guess so, no bo tak jakoś... Nie no, spoko, no jeśli nie... To tutaj jest przejście, tu jest safe, tam na dole jest zamknięte, tutaj byliśmy. Basement. I tam też byliśmy. No to teraz jedyne, co nam zostaje, to przejście do tu. Do walkwaya. Muszę cały czas tą maskę znaleźć, nie? Pamiętajmy o tym, że to jest nasz główny cel. Znalezienie tej maski. Tylko pytanie, której maski? Tej takiej, co robi dziury w oczach? Tak, ja to rozumiałem, że ta maska robi dziury w oczach. Czy może tej maski, co ma wisieć w tym pomieszczeniu, do którego trafiliśmy na początku? Pamiętacie, o które pomieszczenie mi chodzi, nie? To jest to taką dziurę na środku. To o to pomieszczenie chodziło. Nie wiem, czy dostatecznie dobrze to wytłumaczyłem, ale no trudno. Dobra, bo tu jest do zrobienia jakieś zdjęcie. To też to i uczyńmy. O! A tam jest właśnie, bo tam był ten duch. No dobra, to wejdźmy od razu do niego. Zobaczmy, co ona od nas oczekuje. Gdzie jest moja córka Mikoto? Czyli to jest ojciec. Mikoto to była jego córka, która tu zaginęła. Może jeden z tych duchów dzieci to jest Mikoto. Miałoby to jakiś tam poniekąd sens, prawda? A co my tutaj mamy? Klucz. Klucz pokazuje się na zdjęciu, czyli potrzebujemy jakiegoś klucza, żeby to otworzyć, tak? Ale co by nie było, tutaj było coś jeszcze do zebrania, tak? Tutaj jest coś do zebrania. Right. Coś jest świecącego. Spirit Stone. Czyli kolejna rzecz do strzelania w duchy. Fajnie. Jeszcze takie przerażające słowa jak demon i klątwa wypełniają tytuły. Może on studiował folklor? Ten, czyjego książki są tutaj, tak? Może tak, może nie. Może przywoływał coś na własną rękę, nie wiadomo. A bo to jest safe jakiś. Jest mały safe na tej skrzynce i mała dziurka od klucza, żeby tutaj to otworzyć. No to stare książki są tutaj trzymane. Wygląda na to, że studiował co jakieś stare religie. Ten koleś. Znalazłam stary notatnik na półce. O kurde. No właśnie. I zawsze warto przeszukiwać każdą jopę, którą się da. Spamić po kilka razy i się zastanawiać, czy może tu, może tam, bo można znaleźć dzięki temu notatki, jakieś notatniki, także myślę, że to jest warte zachodu. Stary notatnik. Odkąd przeprowadziliśmy się do Himuro Mansion, moje badania posuwają się nawet jeszcze szybciej niż przypuszczałem, że będą. I pewnego dnia znalazłem jakieś dokumenty zostawione przez ostatniego mistrza, głowę rodziny Himuro.
tych notatkach było, że on poszedł na... On wpadł w morderczy szał i potem po tym wszystkim popełnił samobójstwo. Ta mansion, czyli ta willa, jest wypełniona dziwnymi takimi mechanizmami i takimi, kurde, no dziwnymi mechanizmami, po prostu takimi tajemniczymi. I wygląda na to, że są też jakieś pokoje, które nie są narysowane na mapie tego domu, na planach tego domu. Jestem całkowicie pewien, że jest tutaj więcej dokumentów ukrytych w różnych miejscach, gdzieś w tej willi. Wiem, że ludzie w tym obszarze, standoffish, okej, to wam też wkleiłem, przez naturę, ale lokalsi tutaj, którzy tu mieszkają, są niesamowicie tacy ostrożni i tacy bojący się trochę, nie chcą o tym mówić, kiedy przychodzi co do czego, żeby porozmawiać o rytuałach, o rytuale. Dziewica linowa z kaplicy, święte lustro, jakaś tam tragedia, nieurodzaj. Wydaje mi się, jestem pewien, że rytuał musi być kluczem do zrozumienia wszystkich tych legend, czyli o tym rytuale, tak? Tego wszystkiego. Stary notatnik, no dobra. Czy ja jeszcze czegoś tutaj nie zbadałem? Bo nie chciałbym czegoś pominąć, naprawdę. Tutaj są tu jest tak ciekawa fabuła, tak ciekawe notatki, że nie chciałbym naprawdę niczego totalnie pominąć. Chciałbym wam pokazać wszystko i sobie pokazać wszystko i zobaczyć. Walkway, czekaj, tu jest storehouse. Tu są schody. Te schody prowadzą tu, do zamkniętego pomieszczenia. No już jestem dosyć ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Okej, no to kontynuujmy naszą eskapadę. Jakoś tak spokojnie w tym odcinku, nie? Żadnych duchów, nic. Znowu ktoś na czymś gra. No to tak, najpierw otwórzmy sobie to. O, pasko, przestań mi wibrować, nie potrzebujecie w tej chwili. Zobaczmy, co jest w tych... Już byłem przygotowany palec na guziorze, żeby zrobić zdjęcie duchowi, nie? Co my tu mamy? Coś jest w środku. 37 film. A to będzie... Ile mamy teraz filmu? 91. Ja naprawdę bardzo dużo mam tego filmu i go, kurna mać, nie zużywam jakoś specjalnie szybko. I nie wiem, czy mi się to podoba. Dobra, ale już nie ma tej muzyki dziwnej. A wcześniej była. To trochę dziwne. Dobra, gdzie ja najpierw chciałbym pójść? Na początku może chciałbym pójść tu? Tak mi się zastanawiam. Bo tutaj teraz tak. Tu są zamknięte drzwi, ale... One były już zamknięte wcześniej też chyba, z tego co pamiętam. Nie dało się do tego pokoju wejść. Więc ja bym chciał teraz do tego pokoju wejść. Oj, oj. Pyk! Dobra, czyli ona mnie nie będzie atakować, na to wychodzi. Au! Dobra, rozumiem, nie mogę się ruszać, jak z nią walczę. Przebiegnij, przebiegnij. Gdzie ona jest? Ja pierdaczę! Dobra. Chodź. Jezu kochany, flankuje mnie baba. Jeszcze raz, chodź tu. Faktycznie mogę obok nich przejść i one mnie nie zauważają. Ona mnie nie zauważa w zasadzie bardziej. Nie. Czekaj, odwróć się. Źle. Flankuje mnie baba. Jak mi tylko znika z wizjera, to muszę od razu reagować. Cyk! Uwierzcie mi, nie chcę omijać tych bab. Będę tylko troszeczkę bardziej ostrożny w walce z nimi. Po prostu będę starał się nie ruszać. Ale widzieliście, ona przeszła zaraz obok mnie, tak? Pad mi wibruje. Czyli coś gdzieś jest do zrobienia, jakieś zdjęcie. Będę po prostu bardziej ostrożny w walce z nimi. Nie będę się starał się... Będę starał się nie ruszać, ale będę starał się tłuc wszystkie te duchy, bo to są punkty. Także 14 tysięcy, a byliśmy wcześniej chyba z 9. Także no, come on. To były 3 fatal shoty, więc no to nie są przelewki, prawda? O, dobra, jest do zrobienia zdjęcie, prawdopodobnie gdzieś... O, tutaj.
Dobra, co my tu mamy? Jest jakiś chyba... Co to jest? Jakieś inne miejsce pokazuje się na zdjęciu. Ja wiem, co to jest za co to jest za miejsce, bo to jest miejsce, do którego zaraz w zasadzie idziemy. To jest na dole. Na dole jest taka właśnie miejsce, gdzie jest taka jopa. I tam trzeba prawdopodobnie coś podnieść, tak? Dzięki temu będzie można tu wejść. No dobra, ale czy coś na końcu tego korytarza jeszcze tutaj jest, czy nie ma? Co to jest za miejsce w ogóle? To jest przejście do jakiegoś dziwnego miejsca. Okej, right. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam pójście tylko schodami w dół. Nic innego. Jeszcze tylko sobie zerknę na lustro, czy mi coś ciekawego nie pomoże. Nie, to jest dokładnie to samo lustro. Jest dokładnie z tym samym wszystkim, na dół. Czy tym razem też będziemy mieli tutaj upiorną walkę? I guess. To jest bardzo możliwe. Gra jest do tego zdolna. Ale czy wykorzysta okazję? Przed chwilą waliłem się z duchem, więc może starczy, co? Tego wszystkiego. No to tak. Najpierw może poszedłbym w prawą stronę, bo sobie otworzę dzięki temu... Otworzę sobie dzięki temu może przejście tutaj. Jeśli... Otwarte. Dobra, ale nie przechodź tymi drzwiami, bo ja chciałem sobie tylko otworzyć. Nie chcę wchodzić do środka na razie, do tego storehouse. Chciałbym sobie jeszcze tutaj otworzyć przejście. Czyli ja muszę pójść w stronę prawą. Teraz, tak? W prawą stronę. Czyli w prawą stronę to jest twoja prawa strona. Ale też obejdę sobie dookoła to pomieszczenie później. Ale to tak wszystko w swoim czasie, okej? Okej. Ktoś tu będzie łazić, jakiś duch. I tu jest ta wyrwa. Właśnie. Coś odbija światło... No, z tytułem przy ścianie. Stone Mirror. Dobra. Ale. Można też zrobić wiątko. Girl hiding. Dziewczynka, która się chowa. Pieczęć została złamana. Fajnie. Poczekaj. To było gdzie? Pamiętam, gdzie to było. Dobra. Mamy tu jeszcze jeden Stone Mirror. Czyli możemy raz dostać strzała. Wpisk. To nie będę zużywał w takim razie żadnego Herbal Medicine. Zerknijmy sobie jeszcze tylko. Mam Stone Mirror. Jestem do przodu z zapasami na to wychodzi. Bo dzięki temu, że nie dostaję obrażeń i dlatego, że używam głównie tych wskrzeszaczy. Których mogę mieć tylko jeden. Także mogę teraz poszaleć. Zaszalejmy! Traćmy życie. Czemu nie? Możemy. Jak najbardziej. Czekaj, to było tu? Tu miałem podejść? Tak, tu miałem podejść. To się teraz otworzy? Tak, otworzy się. Elegancko. Mamy skrócik. Czyli jedyne, co jeszcze mi zostało do zbadania, to jest to pomieszczenie tam. Czyli ja muszę iść znowu w stronę prawą, ponieważ tu powinny być drzwi. I ciekawe, czy będą znowu zamknięte. Prawdopodobnie tak. Że będzie trzeba użyć tej notatki, żeby ich otworzyć, bo wcześniej tak było. Halo? Yep. Dobra. Tutaj są przyciski z różnymi tymi. Wiemy, o co chodzi. Dziewica z kapliczki, demon i wybrana w wieku lat, miesięcy. No dobra, mamy cztery miejsca na to, czyli będę musiał po prostu się zastanowić, które z tych muszę wybrać, z tych... Jezu kochany, nie to wybrałem. Tutaj, photo file, to będzie file. I to jest tak, które to były? Scraps to będzie? Blind Demon Ritual to było. 7925. Tak strzelam, że to może być to. 7925. I zobaczymy, czy to zadziała. Czyli tak. Dobra. 0. 987. 9. 0, 1, 2. 3, 4, 5. Jap, otworzyło się. Baby, we did it. Drzwi się otworzyły. Czy coś tu będzie do zrobienia zdjęcia? I guess so. Wydaje mi się, że to jest tu troszeczkę ciemniej niż było ostatnio, aczkolwiek łbasę uciąć nie dam. Jest tu naprawdę dużo rzeczy do zbadania, także ja sobie tutaj... Tutaj nie ma nic ciekawego w tej skrzynce, ale warto po dwa razy to posprawdzać. Tutaj jest bardzo stara japońska skrzynka, nie widzę w niej nic specjalnego. Alright. Ale ja widzę coś specjalnego w tych skrzynkach, także wszystkie je zbadamy, żeby nie było. Bo coś tu leży jeszcze w tych... Ten mebel trzyma w sobie dużo małych rzeczy. Dobra, a nie będziesz badać tych rzeczy? Coś podniesiesz może?
istotnego, bo może to jakiś pamiętnik będzie. Coś jest z tyłu półeczki. Spirit Stone kolejny, dobra. Czyli to będą tylko zapasy, czy tu jeszcze coś jest? Tutaj po raz kolejny są jakieś małe rzeczy w tych półkach, czyli nic istotnego dla mojej bohaterki. Cały czas jest tam ta cholerna zbroja. Tutaj nie ma nic istotnego, alright. Jeszcze tutaj sobie zerknij na to może. Halo, kobito? Nie? Nie chcesz? Nie jest to dla ciebie istotne. Tutaj są jakieś lalki. Dobra, podejdę do tej zbroi jeszcze, chociaż przeraża mnie jak jasna cholera ta zbroja. Serio, to jest tak mała rzecz, a tak straszy. Tutaj jest film, dobra. Znaleźliśmy ten film podstawowy niebieski. Także też jakiś tam profit. Podnieśmy sobie jeszcze coś jest świecącego. Spirit Stone. Oj! No ja coś czułem, że przy tej zbroi coś się będzie działo. Co tam jest w środku? Halo? Możno? Czy nie możno? I możesz nie skomentujesz tego w żaden sposób, że ta skrzynia się ruszyła? Jakby... Czemu? Czemu tego nie skomentujesz? Ja bym to skomentował. Ona się nie boi, nie? To jest w ogóle też ciekawe. Ona się nie boi tutaj łazić. Stare kimona jakieś... No dobra, to nic tu nie ma na to wychodzi. Dopiero pewnie jak będę wychodził, to coś mnie ugryzie w dupę. Albo to był taki straszak delikatny. Silent Hill też takie coś robił. Jezu, jaka kamera, matko boska. To spełnia wszystkie wymogi kamery, której nie ufasz, nie? Kamery, której nie ufasz. Tak, to chciałem powiedzieć. Dobrze, musiałem się chwilę zastanowić. Jedna żarówka, która się tutaj świeci. No to bardzo, bardzo, bardzo wygląda fajnie. Na pewno mogę ufać temu wszystkiemu. I to właśnie o to chodzi. Ta gra sprawia, że przestajesz ufać czemukolwiek, nie? Come on! Nic tutaj nie ma. Okej. Tutaj też nic nie ma? W tych miejscach? Jakaś kobita płakała, co mi się nie podoba. Ani za grosz. Jest straszna cisza w tym pomieszczeniu, co jest jeszcze gorsze. Wcześniej był tutaj film, ale... Ale teraz nie widzę żadnej opcji, żeby tutaj film był. Halo, możesz coś podnieść? Dobra, schodzimy i przygotowujemy się na walkę z czymś, bo... Nie ufam tej grze. W żaden sposób. Zobaczcie, tu jest ciemno. Na dole jest totalnie ciemno. Jak zejdę, to będzie jakiś duch przed moim ryjem. Jest tylko ta jedna zasrana, oświetlona zbroja. You can't be fucking serious, game. You can't be more serious than that. Czyli nic tu nie ma. Oh my god. Te pomieszczenie było tutaj tylko po to, żeby się kuźwa zezrać. I się udało. I się naprawdę kurde udało. Dobra, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku zajmiemy się wszystkim innym. Jeszcze teraz musimy iść tam, gdzie ten talizman, tak? Się tam złamał czy coś. To jest nasz cel na dzisiaj. Na następny odcinek znaczy się. Także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.